Siemano kochani, jesteśmy na Mazurach, łapiemy sobie właśnie ryby, właśnie mamy pierwszą. O, patrzcie, jakie ryby. Dajcie znać w końcu, że to jest, wydaje mi się, że to jest krąg. Wydaje mi się, że to jest krąpik. Oj, stoimy w wodzie, bo jest taki wiatr, zobaczcie sobie, że generalnie, pokaż wiatr. Że generalnie nam przypławik zwijało, kajak nam zwijało i nie dało rady się utrzymać na wodzie. O, poczekajcie, bo jest kolejna rybka. I musieliśmy wyjść na powierzchnię wody. Potrzymaj wędkę jedną ręką. Dawno mnie nie było na kanale, pytaj się kiedyś. Także będzie dzisiaj z wyprawy wędkarskiej. Jutro idę na łowisko. Nie wiem, jak wy to będziecie widzieli, może co tydzień albo co dwa, zależy. I będziemy łowić tam. Mam nadzieję, że karpie. Ale też na spławik, bo nie przygotowywałem się jakoś specjalnie. I będziemy tam łowić karpie. Pewnie wyjdzie jak zwykle, czyli karasie, ale może się uda. Czekajcie, muszę zająć. Niech leci, niech leci. Ja sobie popuszczam. No, słuchajcie, zarzucamy. To jest taka fajna zabawa z małymi rybkami. Sekunda i branie, patrzcie. Zarzucamy sobie. Prawdopodobnie jest tam jakaś ławica. O, to chyba wzdręga jest. Albo płotka, to nie odróżniam tych ryb. O, spadło, ale widzicie, patrzcie, bez urywania filmu. Leci kolejna. Aj, za mocno zaczęła. Takie maluszki na w sumie na szewca. Ale do pobawienia się myślę, że jak najbardziej. Pyk. No. Strasznie silny wiatr, ciężko byłoby się utrzymać na jakiejś łódce. Znaczy na łódce może jakby się udało, bo to będzie potrzebna byłaby kotwica, nie? Większa. Oj. Muszę zmienić rybaka, bo strasznie nam zostały. Trzymaj tam blisko. Dobra. Lecimy z kolejną rybką. Łapiemy te same takie popierdółki, ale fajnie byłoby się okoń chyba. O, jest kolejna. Patrz na śrub. Tam jak się wrzuca w ogóle. O, sorry, nie wkradałem. Jest kolejna rybka. O, proszę bardzo. Cały czas te same. Muszę zaraz czerwonego rybaka zrzucić, żeby nie zobaczyć. Ale się nie fąpły, nie zahaczyło. Proszę, rybeczka. Wraca do wody. I tak wygląda teraz życie na emeryturze. Robaki z kieszeni.
jesteśmy aktualnie na Mazurach, w momencie, kiedy są największe upały, bo miało być po 27, a na termometrach pokazywało nam w pewnych momentach nawet po 35 chyba nawet było, z tego co pamiętam. Zgadza się kamerzyca? Musisz kamerą machnąć, a jej głowę. I patrzcie, to jest sekunda. Dobrze widać? Dobra, lecimy. Jeżeli by ktoś pytał. Jeżeli by ktoś pytał, dlaczego nie ma filmów, to dlatego, że nie wiem sam. Ciężko mi się było ostatnio zebrać. Jak to się mówi, praca, dom, praca, dom. I właśnie tak to wygląda, że nie ma czasu, żeby nawet na rybki pojechać. Ale jeszcze połowimy w stawie u mnie, bo tam też coś porosło na pewno. Także jakiś film wypadałoby zrobić. Oj, już tyle tych ryb, że zapomniałem pokazywać do kamery. Chciałbym coś większego złapać, ale na większe to się na jutro nastawię. Tutaj trenujemy przed dniem jutrzejszym. O, jest kolejna. Patrz na szybko, sekierkę. Tam chyba jakaś ławica ryb jest. Z tego co mi się wydaje. Patrzcie, jest taki robaczek jest wyssany i patrzcie to. Nie potrzebujemy tutaj nawet dobrej przylędy. Najważniejsze, żeby coś było na chacie. Ryba od razu wpada. O, jest. O, spadła. Masz rybkę? Czekaj, zarzucaj ci na wodę. O nie. Wysypały ci się robaki? Mam nadzieję, że nie. Trochę to obrzydliwe, ci powiem. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, przerywam. Zacięta w ogóle. Idziemy, spróbujemy zaraz czerwonego robaka, bo może udałoby się jakieś okonka złapać. Mm-hmm.
Masz coś? Pierwszy okonek w tym sezonie. Na niego trzeba uważać. Dlaczego? Błąkuje. Tak? No. Proszę. Piękny. Pokaż go na mazurskim tle. Leci do wody. Pierwszy okonek. Słuchajcie, jest coś większego. Chyba. A nie, to okonek. Patrzcie. Całkiem spory. Dobra, lecimy dalej. Bijemy rekord ryb złowionych na godzinę. Ale tutaj jakbyś tak skupił, to by nabił, co? Wiadomo, przycinki malutkie, ale są takie fale, że w ogóle z powika nie widać.